Dzień dobry kochane, zapraszam Was na pierwszy przegląd bożonarodzeniowej kolekcji do sklepu Pepco. Zaczynam od cudownych świątecznych świec, które mają drewniany knot. Kosztują 25 zł, są w bardzo ładnym grubym szkle, a w dodatku mają drewnianą pokrywkę. Drugi model swoim wyglądem bardzo przypomina świece od marki Ludwig. Zresztą same zobaczcie na to szkło. Ta świeca jest troszeczkę droższa, ponieważ kosztuje 35 zł. Natomiast w środku znajdziemy dwa drewniane knoty, które swoim dźwiękiem imitują odgłosy kominka. W świątecznej kolekcji pojawiły się również nowe doniczki, które świetnie sprawdzą się na gwiazdy betlejemskie. Na taki model zapłacimy 25 zł. Mamy tutaj różową etykietę i wydaje mi się, że produkty z tej różowej kolekcji będą takie typowo w stylu glamour, czyli coś dla fanek błyskotek. Jest to doniczka ceramiczna, dostępna zarówno w srebrnym, jak i w złotym kolorze. Dajcie znać w komentarzu, jak ta nowość Wam się podoba. Moje serce zdecydowanie skradł ten pojemnik na miód. Jest on szklany i ma 450 ml pojemności. Kupicie go w świetnej cenie, ponieważ kosztuje jedyne 15 zł. Teraz zabieram Was na dział z bieżnikami, na którym również pojawiły się świąteczne nowości. Są to bieżniki w srebrnym oraz złotym kolorze. Kosztują 20 zł. Ich wymiary to 35 na 150 cm. I jak widzicie, są one we wzór takich plastrów miodu. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. W oko wpadły mi również nowe świąteczne podkładki w złotym kolorze. Za sztukę zapłacimy 17 zł. Są one naprawdę porządnie wykonane i spójrzcie tylko na ten wzór. Myślę, że będą wyglądały przepięknie w świątecznej aranżacji Waszych stołów. Kolejna nowość to zestaw do robienia drinków. On tak naprawdę co roku pojawia się w sprzedaży w Pepco. Tym razem za taki zestaw zapłacimy 30 zł. Myślę, że jest to bardzo fajny pomysł na prezent. Całość jest zapakowana w eleganckie pudełko. W świątecznej kolekcji pojawiły się również talerze w kształcie gwiazdek, dostępny jest złoty kolor i w komplecie znajdziemy trzy różne rozmiary. Całość prezentuje się niezwykle efektownie, a za cały zestaw zapłacicie 50 zł. W kwestii dekoracji stołu pojawiły się również bardzo ładne obręcze na serwetki. Są one w złotym kolorze i jak widzicie, są to urocze śnieżynki. Ja uwielbiam tego typu dekoracje, ponieważ one naprawdę nadają cudownego efektu na świątecznym stole. Za zestaw 4 sztuk płacimy jedyne 12 zł. Kolejna nowość ze świątecznej kolekcji to śliczne lampiony z dodatkiem drewna oraz czarnych metalowych elementów. Dostępne są dwa rozmiary, za większy egzemplarz zapłacimy 50 zł, natomiast ten mniejszy kosztuje 30 zł. Osobiście uważam, że tego typu lampiony świetnie sprawdzą się we wnętrzach w stylu boho bądź też w stylu loftowym. Myślę, że są to dekoracje, które zdecydowanie możemy sobie wykorzystać przez cały rok, a nie tylko w okresie świątecznym.
tak jak mówiłam Wam na początku filmiku, produkty z różową metką świąteczną zdecydowanie będą dla fanek stylu glamour. Mamy bardzo ładne patery, są to patery z dodatkiem diamencików, mamy złoty kolor i na dnie jest również lustro. Za taki egzemplarz zapłacimy 40 zł. Kolejne doniczki, tym razem w białym kolorze. Mamy model z delikatnymi śnieżynkami, jest również złota obwódka. Ten model kosztuje 20 zł i oczywiście jest to również doniczka ceramiczna. Tuż obok znalazłam również bardzo ładną doniczkę w kolorze takiej złamanej bieli. Mamy delikatne choinki. Osobiście uważam, że jest to naprawdę bardzo ładna doniczka. Jest ona również delikatnie nakrapiana, a zapłacimy za nią 20 zł. Napiszcie proszę w komentarzu, który model podobał Wam się bardziej, w choinki czy też w śnieżynki. Wybrałam się również do drugiego sklepu Pepco, ponieważ byłam bardzo ciekawa, jak ten asortyment się prezentuje i muszę przyznać, że tutaj zdecydowanie tych nowości jest więcej. Natomiast pojawiło się również wiele rzeczy z zeszłorocznych kolekcji i są one przecenione, więc jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby produkty były z najnowszej kolekcji, ale chcecie kupić dekoracje w naprawdę dobrych cenach, to myślę, że warto jest się wybrać do sklepu Pepco, ponieważ znajdziecie naprawdę świetne przeceny. Na przykład taka dekoracja LED-owa w słoju obecnie kosztuje 17 zł, a jej pierwotna cena to 30 zł. Mamy również bardzo ładną drewnianą scenkę z dodatkiem choinki. Za taki model zapłacimy 12 zł. A tuż obok znalazłam również biało-złote jelonki, które myślę, że będą stanowiły cudowną dekorację na przykład na parterze. Kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Jutro pokażę Wam kolejne nowości z działu bożonarodzeniowego, a uwierzcie mi, są to naprawdę piękne produkty. Tak więc dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki, pa!